proletariusze i ich potomkowie. Postęp, reforma, sprawiedliwość. Dziwne rzeczy dzieją się, proszę państwa, na naszej tak zwanej świętej Rusi. Wszystkiego oczywiście nie da się wliczyć, więc przystępujemy wprost do rzeczy. Dziwna historia wydarzyła się jednemu z potomków naszego podupadłego wielkopańskiego ziemiaństwa. Jednemu z tych, których dziadowie zgrali się jeszcze doszczętnie w ruletkę. Ojcowie zaś zmuszeni byli wysługiwać się jako porucznicy i jumszy. I zazwyczaj umierali. Zasądzeni przez sąd wojskowy za jakąś drobną pomyłkę przy rozliczeniu się ze skarbowych państwowych pieniędzy. A których dzieci, podobnie jak potomek i bohater naszej powieści, wyrastają na idiotów. Albo wpadają w afery kryminalne, z czego zresztą w celach poznawczo-pedagogicznych zostają przez sędziów przysięgłych zwolnieni, albo robią takie rzeczy, które hańbią nasze i tak już dosyć sromotne czasy. Nasz bohater, obuty w kamasze, według zagranicznej mody, w letnim płaszczyku, trzęsąc się z zimna, wrócił do Rosji ze Szwajcarii, gdzie się leczył na idiotyzm. Można powiedzieć, że miał szczęście, oczywiście pomijając chorobę, na którą się leczył, że swoją osobą potwierdził powiedzenie. Tacy to mają szczęście, bo proszę tylko zauważyć. Jako niemowlę po śmierci ojca, jak fama głosi porucznika, został przygarnięty przez bardzo bogatego rosyjskiego ziemianina. Ziemianin ów miał w owych złotych czasach 4000 dusz. Pańszczyźnianych dusz. Wychowywał panicza środkę po książęcemu. Sprowadzał mu guwernerów, guwernantki wprost z Paryża. Niestety, ostatni potomek magnackiego rodu był idiotą. Do 20 roku życia nie mówił w żadnym ludzkim języku, nie wyłączając rosyjskiego. Zresztą to ostatnie jest do wybaczenia. Ale w rosyjsko-ziemiańskiej głowie owego dobroczyńcy zrodziła się myśl, że idiotę można nauczyć rozumu w Szwajcarii. Zeszło wtedy 5 lat na tej kuracji u pewnego sławnego profesora, wydano masę pieniędzy. Nie, oczywiście, że idiota rozumu nie nabrał, ale zdaniem wielu stał się podobny do człowieka. Profesor natomiast, który okazał się nie lada szarlatanem, zorientowawszy się w wydatkach, zwłaszcza, że 25-letni darmozjad miał niezgorszy apetyt, obuł go w kamasze, dał mu swój stary płaszcz i z litości wyprawił go 3 klasą na Chrusland, żeby się go pozbyć ze Szwajcarii. Nie przypuszczał, że u nas tak chłodno. To znaczy, z zagranicy, czy jak? Ze Szwajcarii. Jestem książę Lew Nikołajewicz Myszkin. Książę Myszkin Lew Nikołajewicz. A nie znam, proszę łaskawego pana. Powiem więcej, nawet nie słyszałem o takim. To znaczy nie mówię o nazwisku, bo nazwisko historyczne i powinno się je znaleźć w historii Karamzina. Ale mówię o sobie. Nigdzie się jakoś nie spotyka książąt Myszkinów, nawet słuch o nich zaginął. Ma się rozumieć. Książąt Myszkinów nie ma już teraz zupełnie, oprócz mnie.
Jestem bodaj ostatni. A Rogożynów pan zna? Nie. Nie mam przyjemności. Ja w Rosji w ogóle przecież mało kogo znam. A czy pan jest Rogożyn? Tak. Ja. Parfian Rogożyn. A czy przypadkiem nie z tych Rogożynów? Tak, z tych. Właśnie z tych. Więc jakże to, więc syn takiego Parfiona Siemionowicza Rogożyna, który miesiąc temu umarł, zostawiając 2,5 miliona rubli w żywej gotówce. Skądś się ty akurat dowiedział, że 2,5 miliona rubli w żywej gotówce? Patrz pan, co im z tego przyjdzie, że się będą tak zaraz podlizywać? Prawda, że mój rodzic pomarł, a ja w miesiąc później jadę do domu z Pskowa, prawie bez butów. Ani brat podlec, ani matka, ani pieniędzy, ani zawiadomienia, nic nie przysłali. Jak psu. A teraz wypada wziąć milionik albo i dwa? O Boże. O co mu chodzi, niech mi pan powie z łaski swojej? Przecież ja ci nie dam ani kopiejki, żebyś tu chodził przede mną do góry nogami. Ja będę chodzić. Będę chodzić. Powiedz tylko słówko. Widzisz, będzie chodzić. Nie dam, nie dam, żebyś tu nawet cały tydzień skakał. To nie dawaj. To nie dawaj, dobrze mi tak. Dobrze mi tak. Ale ja rzucę żonę, drobne dziadki, a przed tobą będę skakać. Powiedz tylko słówko. Będę skakać. Będę skakać. Pięć tygodni temu, proszę łaskawego pana, uciekłem od ojca do Pskowa, do ciotki. A on pomarł beze mnie. Krew go zalała. Niech mu ziemia lekką będzie, ale o mało mnie wtedy nie zabił. Czy książę da wiarę, żebym wtedy nie uciekł? Zabiłby i koniec. Pan go czymś rozgniewał. Że się rozgniewał, to rozgniewał. Może i miał czego. Ale mnie najwięcej dopiek brat. O matce nie mówię. Kobieta stara siedzi z bożymi głupcami. A co brat synka postanowi, to tak musi być i koniec. A czemuż to on mnie nie zawiadomił w swoim czasie? Znamy się na tym, proszę pana. Dopiero Koniew Wasilij Wasilewicz znalazł się jak przyjaciel i o wszystkim mi doniósł. Brat, proszę pana, w nocy obciął z całunu lamowego na trumnie ojca wszystkie złotolite frędzle. Ile one, powiada, kosztują pieniędzy? A przecież tylko za to jedno może pójść na Sybir, jeśli ja zechcę. Bo to jest świętokradztwo.
Ty, strachu na wróble, jak wedle prawa, świętokradztwo czy nie świętokradztwo? Świętokradztwo. Idzie się za to na Sybir? Na Sybir. Z punktu na Sybir. Oni myślą, że ja wciąż jeszcze chory. A ja po cichutku, nie mówiąc nic nikomu, do wagonu jadę. Otwieraj wrota, bracie Semionie Semionowiczu. Że brat na mnie gadał, ojcu nieboszczykowi, to znana sprawa. A żem ja ojca wtedy rozgniewał przez Nastazję Filipownę, to też prawda. To tylko sam zawiniłem. Grzech mi, proszę pana, odjął rozum. Przez Nastazję Filipownę? Przecież nic nie wiesz. A właśnie, że wiem, proszę łaskawego pana. Lebiedew wie wszystko. Wie. Jedna na świecie Nastazja Filipowna. Ale z ciebie ci powiem namolne bydle. Z góry wiedziałem, że jakieś takie bydle zaraz się przyczepi. A może wiem, proszę łaskawego pana. Wasza wielmożność raczy mi robić zarzuty, a co będzie, jeśli dowiodę? Właśnie to jest owa Nastazja Filipowna Baraszkow, dzięki której pański rodzic upomniał pana kalinową pałką, a żyje z niejakim Afanasijem Simowiczem Tockim, jednym tylko obywatelem, właścicielem ziemskim, członkiem kompanii i towarzystw i są wielkiej przyjaźni z generałem Jepanczynem. Toś ty taki. Rzeczywiście wie. Lebiediew wie wszystko. Wszystko wie, zresztą poznałem szereg innych osób. I Nastazję Filipownę? A czy ona z Lichaczowem? Nic to znaczy. Pieniędzmi Lichaczew nic nie mógł zrobić. Oficerowie mówią, co im ślina na język przyniesie. O, mówią, to jest właśnie owa Nastazja Filipowna i tyle. A więcej nic, no bo nic nie ma. Tak to się, proszę pana łaskawego, właśnie wszystko przedstawia. Przejeżdżam jak kiedyś w starej ojcowskiej Bekieszy przez Newski Prospekt. A ona wychodzi ze sklepu i wsiada do karety. Jakbym cały w ogniu stanął. Spotykam Zależewa. Gdzie mnie się tam z nim równać? Chodzi ubrany jak subjekt od fryzjera, szkiełko w oku. A ja, proszę pana, u ojca chodziłem w dziegciem smarowanych butach i żarłem chudy gapuśniak. Nie dla ciebie kąsek, powiada. To księżna, powiada. Ma na imię Nastazja, po ojcu Filipowna, nazwisko Baraszkow. I żyje z Tockim. To piękność, mówi, największa w całym Petersburgu. I to mi podsunął myśl, że zaraz, dzisiaj jeszcze, mogę zobaczyć Nastazję Filipownę w Teatrze Wielkim, na balecie. Będzie siedziała, mówi, w swojej loży, na parterze. U nas, u ojca, znaczy, jakby kto spróbował pójść na balet, zabiłby i koniec. A ja jednak po cichutku pobiegłem na godzinkę i znowu ją zobaczyłem. Później całą noc nie spałem. Rano nieboszczyk daje mi 2 5-procentowe obligacje, po 5000 każda. Masz, mówi, idź. Sprzedaj 7500, zaniesiesz do kantoru Andryjewów, a całą resztę z 10, nie wstępując nigdzie, oddasz mnie. Będę tu, powiada, na ciebie czekał. Poszedłem, obligacje sprzedałem, pieniądze wziąłem, a do kantoru Andryjewów nie poszedłem. Tylko biegiem do angielskiego magazynu. Za wszystkie pieniądze wybrałem parę kolczyków z brylantami, nie przymierzając, jak orzechy.
Zostałem dłużny 400 rubli. Z kolczykami. Bóg do Zależewa. Jedziemy, bracie, do Nastazji Filipowny. Co miałem wtedy przed sobą, co po bokach, co pod nogami? Nic nie wiem, nic nie pamiętam. Weszliśmy od razu do salonu. Sama wyszła do nas. Zależew powiada, raczy pani, powiada przyjąć od Parfiena, mówi Rogożyna, na pamiątkę wczorajszego spotkania. Otworzyła pudełko, spojrzała, uśmiechnęła się i mówi, proszę podziękować, powiada pańskiemu przyjacielowi, panu Rogożynowi. Skinęła głową i odeszła. Boże, dlaczego ja od razu wtedy tam, na miejscu, nie umarłem? A najbardziej ubodło mnie to, że ten bestia Zależew wykorzystał wszystko dla siebie. Ja, proszę pana, jestem niski, ubrany jak cham. Stoję, patrzę, milczę, wytrzeszczam na nią oczy, więc wstyd mi. A ten elegant, wypomadowany, ufryzowany, nóżką szasta, kłania się. Więc ani chybi wzięła jego za mnie. No, mówię, jakbyśmy wyszli, żebyś mi się teraz nie ośmielił nawet pomyśleć. Rozumiesz? A on się śmieje. Jak ty się, powiada, teraz wyliczysz przed ojcem? Chciałem się od razu rzucić do wody, nie wstępując nigdzie, ale pomyślałem sobie, tak wszystko przepadło. Jak potępieniec wróciłem do domu. Przecież pański rodzic za 10 rubli potrafił wyprawić człowieka na tamten świat. Tamten świat? Co ty tam wiesz, ojciec? Dowiedział się od razu o wszystkim. Wezwał mnie do siebie na górę. Zamknął drzwi na klucz i pouczał całą godzinę. To ja cię, powiada, tylko tak przygotowuję. A jeszcze przyjdę ci powiedzieć dobranoc. I co pan myśli? Pojechał stary do Nastazji Filipowny. Kłaniał się, płakał, bił jej pokłony do ziemi. Wyniosła mu pudełko, cisnęła. Masz, mówi, stary, te swoje kolczyki. Są mi teraz 10 razy droższe, kiedy wiem, spod jakiej grozy musiał je Parfien wyciągnąć. Kłaniaj się, powiada, i podziękuj synowi. A ja, niewiele myśląc, za radą matki pożyczyłem od Syroszki Protuszyna 20 rubli. Jazda! Pociągiem do Pskowa. Dojechałem z Febrą. Staruchy zaczęły mnie tam leczyć modlitwami, nie modlitwami, a ja się pijany. Potem za ostatnie grosze jeszcze chodziłem od szynku do szynku. Przeleżałem w rynsztoku całą noc, bez przytomności. Na dodatek w nocy jeszcze psy mnie pogryzły. No. To teraz inaczej nam zaśpiewa Nastazja Filipowna. Teraz, panie, furda kolczyki. Teraz takie kolczyki sprawimy! Jeżeli jeszcze słowo powiesz o Nastazji Filipownej, zabiję! No to zabij. No! Zabij! Jak zabierz, to tak jakbyś przypieczętował. No! Nie wiem, książę, za co cię polubiłem. Może dlatego, że spotkałem cię w takiej chwili. Ale przecież jego też spotkałem, a nie polubiłem.
przyjdź, książę, do mnie. Ubiorę cię w najlepsze futro, skóry, w białą kamizelkę, albo jaką chcesz. Napcham ci pełne kieszenie pieniędzy i pojedziemy do Nastazji Filipowny. Przyjdziesz. Niech pan nie przepuszcza takiej okazji. Z największą przyjemnością przyjdę. Bardzo panu dziękuję za to, że pan mnie polubił. Powiem panu otwarcie, ja poczułem do pana sympatię, zwłaszcza kiedy pan opowiadał o brylantowych kolczykach. Nawet już wcześniej poczułem do pana sympatię, chociaż ma pan ponurą twarz. Ale czy płeć piękną książę bardzo lubi? Proszę mi to zawczasu powiedzieć. Ja? Nie. Pan może nawet nie wie, ja wskutek wrodzonej mojej choroby wcale nawet nie znam kobiet. To książę jest jak ten głupiec Boży. Takich pan Bóg lubi. Takich pan Bóg Wszechmogący lubi. Pozwoli pan, że od razu wyjaśnimy, o pokrewieństwie między nami mowy być nie może. Chociaż oczywiście mnie by to bardzo pochlebiało, no więc... Więc... Słowo tutaj, panie generale. Mimo, że nawet nie znam tutejszych obyczajów, nie wiem nawet jak ludzie tutaj żyją, od razu przypuszczałem, że tak to wszystko między nami się ułoży, jak to teraz się ułożyło. A no może tak być powinno. Do widzenia. Przepraszam za najście. No przecież ja pana właściwie nie znam. Ale zaraz, może moja żona chciałaby zobaczyć kogoś noszącego to samo nazwisko, co? No niech pan zaczeka, jeżeli czas panu pozwala, proszę bardzo. O, mój czas mi pozwala. Mój czas należy tylko do mnie. Tak na oko. Między nami nie ma wiele wspólnego, ale wie pan, tak często tylko się zdaje, że tych wspólnych punktów nie ma, a one są. I to jeszcze jakie. To tylko tak na pierwszy rzut oka tak się ludziom wydaje, że ich nie ma. To lenistwo ludzkie sprawia, że ludzie tak na oko się sortują i nic nie mogą znaleźć. Nudnie zacząłem, prawda? Niech no pan powie. Z czego pan chce żyć? Jakie ma pan zamiary na przyszłość? Chcę w jakikolwiek sposób pracować. O, ho, 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 ho. To jest pana prawdziwy filozof. A czy ma pan jakieś talenty, jakieś zdolności, chociażby przeciętne, które pozwalały panu zarobić na kawałek powszedniego chleba? Nie. Nie mam żadnych specjalnych zdolności, może nawet przeciwnie. No i co? I nie ma pan w Rosji nikogo, absolutnie nikogo. Teraz nikogo, ale mam nadzieję. Udało mi się przeczytać dużo rosyjskich książek. To pan umie czytać? Może i pisać bez błędu? W zupełności mogę. A to doskonale. A charakter pisma jaki? A niech pan pozwoli, zaraz napiszę panu coś na próbę. No Gaja, pióra dla księcia, papieru. Niech pan sobie siądzie przy tamtym stoliczku i popisze. Anastazja Filip. Sama ci to przysłała? Sama? Teraz mi to dała, ale prosiłem już przedtem. Posłuchaj, no Gania, było nie było, coś ci powiem, posłuchaj. Afanasij Iwanowicz i ja dostaliśmy od niej obietnicę, że dziś wieczorem przyjmie nas u siebie i powie ostatnie słowo tak albo nie.
wiedział. Uważaj, Gania. Na pewno to powiedziała? Tak. Prosiła tylko, żeby tobie o tym na razie nie wspominać. Więc to jest Nastazja Filipowna? Zadziwiająco piękna. A co to? Pan już zna Nastazję Filipowną? Tak. Jestem w Rosji dopiero od 24 godzin, a już znam taką niezwykłą piękność. A masz ci rozum. Proszę, co za talent. To jest własnoręczny podpis igumena Pafnutija. Według kopii z XIV wieku. A to znowu okrągłe pismo francuskie z ubiegłego stulecia. Niech pan zwróci uwagę na to okrągłe D, A. Tak, tak. Nadałem francuski charakter pisma rosyjskim literom, co jest niebywale trudne. A tu znowu pismo rosyjskich pisarczyków, albo jak powoli wojskowych pisarczyków. Wyziera stąd cała dusza pisarza wojskowego. I rozmachnąć by się chciało. Talent domaga się uzewnętrznienia, ale wojskowych kołnierz ciasno zapięty na haftkę. Tak. Więc dyscyplina odbija się w kształcie liter. A to znowu zwyczajne, proste, najczystsze pismo angielskie. A tu jest znowu mowa na odmianę francuską. Owal trochę okrąglejszy, zmieniony. I zakrętas. Wymaga niezwykłego smaku, proporcji. Ho, 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 w jakież to subtelności pan się wdaje. Ależ kochany pan jest artystą, nie zaś zwyczajnym kaligrafem, co gania. Dziwna zdolność, jakby świadoma swego posłannictwa. Śmiej się, śmiej, gania, ale przecież na tym można by zrobić prawdziwą karierę. A wie, kochany książę, do kogo teraz damy panu pisać listy? Ależ pan zasługuje na to, żeby dać panu 35 rubli miesięcznie, a teraz od razu proszę, proszę 25 jako zaliczkę. Znajdę panu jakąś posadkę mało uciążliwą w swojej kancelarii, tylko trzeba pracować, pracować, pracować. Starannie. A teraz inne sprawy. Może pan wynająć mieszkanie u Gani, tego oto mojego młodego przyjaciela. Gania, chyba nie masz nic przeciwko temu, żeby umieścić księcia u ciebie, co? Przeciwnie. Nawet mama się ucieszy. No, no. Jakże, kochany książę. Zadowolony, czy nie? Bardzo panu dziękuję, panie generale. Postąpił pan jak niezwykle dobry człowiek. A, prawda, niedawno zaprosił mnie Rogożyn. Rogożyn? Otóż udzielę panu pewnej ojcowskiej rady. Niech pan zapomni o panu Rogożynie. Jeśli pan łaska, to mam jeszcze taką sprawę. Otrzymałem zawiadomienie. Nie, 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 nie. Już nie mam ani chwili czasu więcej. Więc podoba się panu ta kobieta? Dziwna twarz. Jestem pewien, że losy jej nie są zwykłe. Twarz wesoła, a przecież ona cierpiała okropnie, prawda? Mówią o tym oczy, o te dwie kosteczki, te dwa punkty tu pod oczami, gdzie zaczynają się policzki. Ta twarz jest dumna, niesłychanie dumna. Ale doprawdy nie wiem, czy ona jest dobra. Ach, gdyby była dobra, wszystko byłoby uratowane. Czy pan ożeniłby się z taką kobietą? Ja? Ja z nikim żenić się nie mogę. Nie jestem zdrów. A Rogożyn ożeniłby się, jak pan myśli? Ożenić by się mógł. Bodaj nawet jutro. Ożeniłby się, a po tygodniu? Kto wie, czy by jej nie zamordował. Wasza książęca mość, jaśnie wielmożna pani prosi.
Niechże nam książę opowie, jak się panu spodobała Szwajcaria, pierwsze wrażenie. Zobaczycie, że zaraz zacznie i doskonale zacznie. Wrażenie było silne. O proszę, jednak zaczął. Książę, to może wielki oszust, ale nie idiota. Mhm. Bardzo podle postępuje, że gra komedię. Ciekawe, co chce na tym skorzystać. Pierwsze wrażenie było bardzo silne. Pamiętam, kiedy mnie wieziono z Rosji przez różne niemieckie miasta. Patrzyłem tylko w milczeniu i pamiętam, że nawet o nic nie pytałem. I pamiętam, że przygniatał mnie nieznośny smutek. Chciało mi się nawet płakać. Wszystko mnie dziwiło, niepokoiło. Okropnie odczuwałem to, że wszystko dookoła mnie jest obce. A zbudził mnie nagle ryk osła. Osioł okropnie mnie zadziwił i dlaczegoś niezwykle mi się spodobał. A jednocześnie w głowie mojej wszystko się jakby rozjaśniło. Osioł? Ciekawe. A zresztą nie ma w tym nic ciekawego. Nie jedna z nas zakocha się jeszcze w ośle. To już było. Było w mitologii. No proszę, niech książę opowiada dalej. Od tego czasu lubię osy. Zwierzę tanie, cierpliwe, pracowite, wytrzymałe. Dzięki temu osu cała Szwajcaria zaczęła mi się podobać, także zupełnie przeszedł dotychczasowy smutek. I czegoż ty się ciągle śmiejesz, Adelaide? I ty, Adelaide? Ty książę bardzo dobrze opowiedział o ośle, widział go na własne oczy. A ty co widziałaś? Nie byłaś za granicą. Ale widziałam osła, mama. Ja nawet słyszałam. Osła jestem gotów bronić. Osioł to dobry, pożyteczny człowiek. A pan jest dobry. O, przepraszam, książę, ja naprawdę bez najmniejszej... Aluzji? Ależ wierzę, bez wątpienia. Bardzo ładnie, że pan się śmieje. Zaraz widać, że pan jest z kościami dobry. Bywam niedobry. Ta? A ja jestem dobra. I to jest moja jedyna wada. Gdyż nie trzeba być zawsze dobrym. O, złoszczę się bardzo często na męża, na córki, ale robię to niedobrze, bo w złości jestem właśnie najlepsza. Ale nie jestem jeszcze taka głupia, jak wyglądam. I jak mnie moje córeczki chcą przedstawić. Nagłają. Chodź tu do mnie, chodź. No, pocałuj. No, dosyć tych pieszczot, idź. No nie, książę. Niech książę opowiada dalej. I cóż pan prócz osła widział ciekawego za granicą? Ależ i opowiadanie o ośle było całkiem mądre. Zawsze mnie to interesowało, jak ludzie dostają pomieszania zmysłów. Zwłaszcza jeżeli to się stanie nagle. Doprawdy. Ja nie rozumiem, dlaczego my nigdy nie wybierzemy się za granicę? No ja już od 2 lat nie mogę znaleźć tematu do swojego malarstwa. A, może książę mi znajdzie temat do obrazu? Nic się na tym nie znam. Wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć i namalować. Spojrzeć? Nie, nie potrafię. A książę przecież nauczył się patrzeć za granicą. Nie wiem, czy się nauczyłem. Ale cały czas byłem
szczęśliwy. Pan umie być szczęśliwy. Więc jak pan może mówić, że nie wie, czy nauczył się patrzeć? Pan jeszcze nas nauczy. Niczego nie mogę nauczyć. Cały okres mojego pobytu za granicą spędziłem w odosobnieniu od ludzi w szwajcarskiej wsi. Z początku, samego początku chciało mi się gdzieś iść. Myślałem ciągle, jak ja będę żył. Dochodziłem do wielkiego zdenerwowania. Czasami też w południe. Słońce jaskrawe, niebo błękitne, cisza okropna. I wtedy właśnie ciągnęło mnie dokądś nieprzeparcie. Takie miałem wrażenie, że jeżeli będę szedł wprost przed siebie i będę iść długo, długo, to zajdę za tę linię, za tę właśnie linię, gdzie niebo styka się z ziemią, a tam nastąpi rozwiązanie całej tej zagadki. Od razu ujrzę nowe życie, 100 razy silniejsze niż nasze. A potem doszedłem do przekonania, że i w więzieniu można znaleźć wielkie, ogromne życie. Pańska filozofia jest całkiem podobna do filozofii Eulampii Nikołajewnej. To pewna wdowa po urzędniku państwowym, która tutaj ciągle do nas chodzi. Jakby rezydentka. Wie pan, co ją najbardziej w życiu interesuje? Taniość. Żeby jak najtaniej kupić. I jak najtaniej się utrzymać. I mówi tylko o pieniądzach. A pieniądze ma. Szachrajka. Tak samo z pańskim życiem w więzieniu. A teraz niech pan opowie, jak pan był zakochany. Ledwie skończył pan coś mówić, już się pan wstydzi. Dlaczego tak? Niech pan jej nie wierzy. Ona to robi naumyślnie przez jakąś dziwną złośliwość. Ona naprawdę nie jest tak źle wychowana. I niech pan im nie weźmie za złe, że się tak do pana przyczepiają. Już pana lubią. Znam ich twarze. I ja znam ich twarze. Stanowczo chce pan nas zaintrygować. Skąd ten uroczysty ton? Pani Adelaido ma twarz szczęśliwą. Najsympatyczniejszą z wszystkich trzech. Kiedy się na panią patrzy, widzi się, poza tym, że pani jest ładna, ona ma twarz dobrej siostry. Pani odnosi się do każdego wesoło, po prostu umie prędko poznać się na sercu. Natomiast pani Aleksandro ma twarz równie ładną, miłą, ale ma pani chyba jakiś ukryty w sobie ból. Dusza pani jest dobra, ale pani nie jest wesoła. Twarz pani ma jakiś specjalny odcień. Coś podobnego jak Madonna Holbeina w Dreźnie. Tyle co do pani. Czy odgadłem? Co się zaś tyczy jednak twarzy pani? Lizaweta Prokofiewna. Już mi się nawet nie zdaje, ale mam wprost pewność, że pani jest zupełne dziecko. I to we wszystkim. We wszystkim, mimo swych podeszłych lat, w dobrym i złym. Pani chyba się nie gniewa na mnie, że ja tak mówię o pani. Pani przecież domyśla się, co ja sądzę o dzieciach. I niech panie, aby nie pomyślą, że ja to wszystko tak z głupoty mówiłem o ich twarzach,
Nie, bynajmniej. Uczyniłem to z jakąś nawet specjalną myślą. A czemuż to książę nic nie powiedział Agłaji? Że Agłaja czeka i ja czekam. Teraz nic nie mogę powiedzieć, powiem później. Dlaczego? Czyż nie jestem godna uwagi? O, tak, pani jest godna uwagi, Agłaja Iwanowna. Pani jest niezwykle piękna. Pani jest tak piękna, że człowiek boi się na panią patrzeć. Tylko tyle. A cechy charakteru? Trudno jest sądzić. O pięknie, nie jestem jeszcze przygotowany. Piękno to zagadka. A więc dał pan Agłaji to rozwiązanie zagadkę, tak? To zgadnijże, Agłajo. Ale piękna jest Agłaja. Prawda? Przepiękna? Niezwykle. Prawie tak jak Nastazja Filipowna. Choć twarz ma zupełnie inną. Jak kto? Jak Nastazja Filipowna? Co za Nastazja Filipowna? Właśnie Gania, to znaczy Gabriela Ardalionowicz przyniósł jej fotografię i pokazywał w rozmowie ze mną i Iwanem Fiodorowiczem. Jak to przyniósł fotografię? Ja chcę ją zobaczyć. Może pan zechce uprzejmie przejść do gabinetu i przynieść tę fotografię. Sympatyczny, prawda? Ale zanadto to jakiś taki... Tak. Zanadto dobroduszny. Więc nawet trochę śmieszny. A moim zdaniem wy jesteście śmieszniejsi od niego. Owszem, piękna. Nawet bardzo piękna. Więc pan taką urodę ceni? Tak. Właśnie taką. Dlaczego? W tej twarzy jest dużo cierpienia. Może ma gorączkę. Ale mając taką urodę, to można świat wywrócić. Widzi pan, one mówią, że ja jestem dziwaczka. Ale ja umiem rozróżniać. Bo najważniejsze jest serce, reszta to głupstwo. A ty się nie uśmiechaj, Agłajo. Głupiec z sercem cierpi tak samo, jak głupiec z rozumem i bez serca. Wstrętny pokój. Ciemno tu. W ogóle, książę, tu do nas nie w porę, pod każdym względem. Ale nie do mnie należy wynajmowanie pokoi. Gdzież są pańskie bagaże? Mam tylko jedno zawiniątko. Zostawiłem je w przedpokoju. Zaraz panu przyniosę. Gania mówił, że pan dzisiaj prosto z zagranicy, ze Szwajcarii. Tak. A ładnie jest w Szwajcarii? Bardzo. Góry są? Tak. Zaraz przyniosę pańskie bagaże. A nie ma tutaj żadnego bagażu. Jest tylko to zawiniątko. A gdzie pan położył resztę? Nic więcej nie mam, oprócz tego zawiniątka. A ja myślałem, że może Ferdy Szczenko ściągnął. Z zagranicy i bez Toboła. Oto syn mojego przyjaciela. Taka niespodzianka. A czy ty, Duszko, naprawdę nie przypominasz sobie nieboszczyka Mikołaja Lwowicza?
Nie pamiętam Mikołaja Lwowicza. Żegnałem go. Stałem przy jego łożu śmierci. Aż ojciec mój umarł w sądzie. Podczas rozprawy. Tak. Dostał to dziś od niej w podarunku. Wieczorem mają o wszystkim zdecydować. Boże, przecież to już jest wieczór. Gania, czy to prawda, że dzisiaj... Co dzisiaj? No, że ty z taką doświadczoną, Boże drogi. Nie tak się chciałam wyrazić, przepraszam. Mama niepotrzebnie się uniosła i nie wytrzymała. Dajmy temu pokój. Jeśli ona tu wyjdzie, ja stąd wyjdę. Ale... Przez upór i tak samo przez upór nie wychodzisz za mąż. Książę nareszcie zdecydował się zostawić nas samych. Jeżeli ci się nie chce naprawić dzwonka, to przynajmniej siedziałbyś w przedpokoju i otwierał, kiedy ktoś puka. Masz tobie. Teraz znowu futro upuścił, gamoń. Zasługujesz na wypędzenie. Idź zamelduj. Patrzcie, teraz idzie z futrem. Po co niesiesz futro? Zwariowałeś? No cóż to za idiota? No i gdzież ty idziesz? Kogo będziesz meldował? Skąd mnie znasz? Ja ciebie nigdy nie widziałam. No idź, zamelduj. Nastazja Filipowna. No. Nareszcie udało mi się wejść. Cóż ma pan tak niewyraźną minę? Niechże pan będzie łaskaw mnie przedstawić. Nastazja Filipowna. Gdzież jest pański gabinet? A gdzie lokatorzy? Przecież państwo trzymacie lokatorów. Gdzież to trzymać lokatorów? Pan nie ma nawet gabinetu. A czy to się opłaca? Dużo z tym kłopotu. Zresztą my dosyć niedawno zaczęli... Jaką pan ma minę? Boże drogi, jaką pan ma w tej chwili minę? Niech się pan napije wody i niech pan tak nie patrzy. Cóż to? Książę bawi się w doktora? To jest książę? Ten pan jest księciem? Proszę sobie wyobrazić, że ja dopiero co przed pokoju wzięłam go za lokaja i przysłałam to, żeby mnie zameldował. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, seno nevero. Niechże mi pan daruje, proszę. A pan, panie Ferdyszczenko, co pan tu robi o tej godzinie? Sądziłam, że przynajmniej pan będzie nieobecny. Nastazjo Filipowna, pozwoli pani, że jej przedstawię tę oto szlachetną osobę, chociaż sam dopiero zapoznałem się z nią dzisiaj rano. Książę Myszkin, nasz sublokator. Idiota. Dlaczego mnie pan nie wyprowadził z błędu, kiedy się tak okropnie co do pana omyliłam? Zdziwiłem się, gdy zobaczyłem panią tak nagle. A jak pan poznał, że to ja? I dlaczego przed chwilą pan tak osłupiał? Cóż ja mam w sobie takiego oszałamiającego? Może, no mów pan prędzej. O Boże, ileż ja bym odpowiedział na takie pytanie. Tak sobie panią właśnie wyobrażałem. Tak jakbym widział gdzieś pani oczy. To przecież niemożliwe. Może we śnie? A to się księciu udało. Zresztą on to mówi z naiwności. A jak pan poznał, że to ja?
Nie tak dawno wielkie wrażenie zrobiła na mnie pani fotografia. Potem wiele o pani rozmawiałem u państwa Epanczyn, a w pociągu sporo opowiadał o pani Parfen Rogożyn i teraz, kiedy szedłem otwierać drzwi, myślałem także o pani, a tu nagle pani we własnej osobie. Podobno syn mój. Tak, syn pański. Ale z pana też dobry ojczulek. Dlaczego pan nigdy do mnie nie zawita? Nastazja Filipowna, niech pani z łaski swojej pozwoli mojemu mężowi odejść. Ktoś go prosi. Odejść, ależ tyle się nasłuchałam. Tak dawno chciałam poznać generała. Cóż to mogą być za pilne sprawy? Przecież generał jest dymisjonowany. Pan mnie nie opuści, generale. No, ale moja duszko. Czy mama stąd nie wyjdzie? Nie. Ja zostanę tu do końca. Papo, wołają papę! Papo, niech papa pozwoli na chwilkę, na dwa słówka. Jest, Juda. Jak się masz, Gańka, ty podlecu. Więc to prawda. No, zapłacisz mi ty teraz za to. Zobaczysz. Jak to? I książę tutaj... Za pozwoleniem. Co to ma znaczyć? Panowie niedostajni weszli, to jest moja matka i moja siostra. Bardzo dobrze widzimy, że matka i siostra. Ja chciałbym się dowiedzieć. Nie poznaję. Rogożyna nie poznałeś. A niedawniej, jak 3 miesiące temu, przegrałem do ciebie 300 ojcowskich rubli. A niechbym ci teraz pokazał 3 rublówkę. Niechbym ją tylko wyjął z kieszeni. To byś polazł za mną na czworakach, gdzie chcę. Taki ty jesteś, Gańka. Taka w tobie siedzi dusza. A ja i teraz przyjechałem, żeby cię kupić. Całego. Nie patrz, bracie, że wszedłem w takich butach. Mam, bracie, tyle pieniędzy, że cię mogę kupić z całą twoją rodziną. Wszystkich was kupię, jeśli zechcę. Wszystko kupię, jeśli zechcę. A Nastazjo Filipowna, niech mnie pani nie przepędza. Niech pani tylko powie słówko, czy pani wychodzi za Gańkę, czy nie. Wcale nie. Nie! I z jakiej racji pan pyta mnie o to? Nie! Więc nie! Nastazjo Filipowna, a on mówił, że pani się zaręczyła z Gańką, z nim! Przecież ja go kupię za 100 rubli, a niechbym mu pokazał 1000, niechby nawet 3000, żeby cofnął słowo, to w przeddzień ślubu ucieknie. A narzeczoną mnie zostawi. Mam rację? Gańka, ty, podlecu! Wynoś się stąd! Prawda, pijacka duszo, Nastazjo Filipowna, tu jest 18 000. I będzie więcej. 18 000 dla mnie? Zaraz widać prostaka. Niepotrzebnie nagadałem, słuchając ciebie, głupiego, ależ 40 000. Nastazjo Filipowna, nie 18. 40 000 żywą gotówką. Plecie bzdury po pijanemu. A więc jeśli tak, daję 100! Dziś jeszcze dostarczę 100 000! Boże, jeśli chwiarska duszo, dziś wieczorem będzie 100 000! Nie kłamie! Przekonam wszystkich, że nie kłamie! Czyż nikt cię nie znajdzie, żeby wyprowadzić stąd tę bezwstydnicę? To mnie się nazywa bezwstydnicą? A ja głupia przyjechałam tutaj, żeby ich prosić do siebie na wieczór.
I to tak mną pomiata pańska siostrunia. Coś ty zrobiła? Co zrobiłam? Mam ją prosić o przebaczenie za to, że obraziła twoją matkę? Że pohańbiła twój dom, ty nikczemniku? Puh! Cóż mi będziesz mówić? Ciągle właził w paradę! O, to niech już mnie, ale jej nie pozwolę. O, jak pan będzie się tego wstydził? Jak pan będzie się tego wstydził? To nic, nic, nic. To nic. Nic, 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 nie szkodź, nic. I będziesz się wstydził, Gańka, że taką owieczkę skrzywdziłeś. Książę, druhu mój, szczery, zostaw ich, pluń na nich, pojedziemy razem. Przekonasz się, jak umie kochać Rogorzyn. Gdzieś musiałam widzieć jego twarz. A pani nawet nie wstyd? Czy pani nie jest taka, za jaką pani chce uchodzić? Czy to w ogóle możliwe? Oczywiście nie jestem taka. Zgadł. Proszę mnie nie odprowadzać. Do widzenia. Do wieczora. Słyszy pan? Koniecznie. O, przegrałeś, Gańka. Wszystko się zakotłowało przez tę Nastazję Filipownę. Dużo tu u was różnych nieporozumień. Oj, dużo. Ale sami jesteśmy wszystkiemu winni. Sami. Ale mam jednego serdecznego przyjaciela, który jest jeszcze nieszczęśliwszy. Proszę pana, jak pan chce, to ja pana z nim poznam. Chce pan? Bardzo chcę. To pański kolega. Tak, prawie że kolega. Ale Nastazja Filipowna jest ładna. A jak pan myśli? O mnie po prostu oślepiło. Ja Gańce wszystko bym wybaczył, gdyby on to robił z miłości. Ale po co on pieniądze bierze? Tak. Pański brat nie bardzo mi się podoba. A pańska siostra bardzo mi się spodobała. Oj tak, jak ona plunęła Gańce w gębę. Ale pan nie plunął. I jestem pewien, że nie z braku odwagi. Kola, nie masz tu nic do roboty. Idź do ojca. Naprzykrzę się tu panu, prawda? Wprost przeciwnie. Już siostrunia język rozpuściła. No, to jest właśnie jej brzydka cecha. Przyszłam panu podziękować i zapytać, czy pan dotychczas nie znał Nastazji Filipowny? Nie. Nie znałem. To dziwne. Pan jej powiedział, że powinna się wstydzić i nagle zmieniła się nie do poznania. Pan ma na nią wpływ. Książę, postąpiłem podle, niech mi pan wybaczy. Niechże mi pan przebaczy na litość boską. Jeśli pan chce, natychmiast ucałuję pańską rękę. Nigdy bym nie przypuszczał, że pan jest taki? Nigdy nie sądziłbym, że pan jest zdolny. Przyznać się do winy, to pan chciał powiedzieć, tak? Nie wiem doprawdy, dlaczego uważałem pana za idiotę.
Pan zawsze zdoła zauważyć to, czego inni nie zauważą. Powinien pan tu jeszcze kogoś przeprosić. Nie. To są wszystko moi wrogowie. Niech pan wie, że tu nikt nie przebacza szczerze. Owszem, ja przebaczę. Chciałbym znać pana zdanie. Czy warte są te wszystkie męczarnie? 75 tysięcy. Czy są warte? Według mnie nie. Nastazja Filipowna uważa mnie za łajdaka. Dlatego, że ja ją, cudzą kochankę, biorę tak otwarcie dla jej pieniędzy. A nie zdaję sobie sprawy, że inny postąpiłby z nią o wiele podlej. Zacząłby jej wykładać różne liberalno-postępowe rzeczy. Poruszać kwestie kobiece, aż w końcu zapewniłby, że bierze ją ze względu na szlachetność serca i nieszczęście. A w rzeczywistości ożeniłby się z pieniędzmi. Czy pan ją kochał? Początkowo kochałem, ale dość na tym. Są kobiety, które nadają się tylko na kochanki i nic więcej. Jeśli zacznie stroić fochy, rzucę ją w tej chwili i zostanę z pieniędzmi. Ja nie chcę być śmieszny, przede wszystkim nie chcę być śmieszny. To mnie dziwi. Dziwi mnie pańska pewność. Jaka pewność? Pewność co do czego? Że Anastazja Filipowna na pewno wyjdzie za pana. Przecież ona jest mądra. Jakże więc, wiedząc to wszystko, miałaby się pchać w pułapkę? Pan jeszcze nie wie wszystkiego w tej sprawie. Ona całe życie będzie uważała mnie za wytrwi grosza. Może właśnie tego jej potrzeba? Jaki to już charakter? Powiem panu, że to niesłychanie typowa Rosjanka. Ja nie wiem właściwie, dlaczego ja się panu zwierzam. Może dlatego, że jest pan pierwszą szlachetną osobą, jaką spotkałem w życiu. Przyczepiłem się do pana. Łotry lubią szlachetnych ludzi. Nie wiedział pan o tym? A czym sobie zasłużyłem na miano łotra? Dlaczego oni wszyscy uważają mnie za łajdaka? I powiem panu, że ja sam uważam siebie za łajdaka i to jest coś najpodlejszego. Ja pana już nigdy nie będę uważał za łotra. Teraz widzę, że nie należy sądzić, nie mając doświadczenia. Pan według mnie jest człowiekiem najzwyklejszym, jaki tylko może być. Trochę tylko słabym i zupełnie nieoryginalnym. Trudno o większą obrazę dla człowieka naszych czasów. Jak powiedzieć mu, że jest nieoryginalny? Że ma słaby charakter. Pan mnie obraził najdotkliwiej ze wszystkich. Pan nie był w stanie uznać we mnie nawet prawdziwego drania. I za to byłbym w stanie pana rozszarpać. Tak! Ja chcę dojść do pieniędzy. Mając pieniądze, stanę się człowiekiem w najwyższym stopniu oryginalnym. Pieniądze są dlatego czymś najwstrętniejszym na świecie, że stwarzają w człowieku nawet talenty. Jak pan myśli?
czy gdybym wówczas pocałował pana w rękę, stałbym się pańskim wrogiem? Z pewnością tak, ale nie na długo. Potem nie wytrzymałby pan i przebaczył. Widzę, że z panem trzeba ostrożniej. Nawet tu potrafił pan wsadzić szpilę. Kto wie zresztą, może pan jest moim wrogiem. Czy mi się wydawało, że Nastazja Filipowna jakoś za bardzo się panu podoba? Tak. Podoba mi się. Zakochał się pan? Nie. A jednak zaczerwienił się pan i cierpi. A czy pan wie, że jest to kobieta o niezwykłych zaletach moralnych? Czy pan wie, że ona jest okropnie nieśmiała? Takie kobiety właśnie lubią panować. Do widzenia. Zdaje się, ma znowu gorączkę, panie Ferdyszczenko. Książę Myszkin. Przypuszczam, że to jego zjawienie się tu powstało dzięki, że tak powiem, jego niewinności. Tym bardziej, że sam się prosił. Więc już z tego. A no to, że będzie musiał zapłacić za wejście. A książę będzie teraz musiał odśpiewać jakiś modny romans. Sądzę, proszę pana, i radzę się panu zbytnio nie zapalać. A jeżeli książę jest pod szczególną opieką, to i ja będę wyrozumiałszy. Bardzo żałowałam, że dziś rano w pośpiechu zapomniałam pana zaprosić. I bardzo się cieszę, że pan sam daje mi teraz okazję, aby mu podziękować i pochwalić za odwagę. Pani, wszystko jest doskonałe. Trudno sobie panią inaczej wyobrazić. Tak zapragnąłem przyjść do pani. Ja... Proszę mi wybaczyć. Co to jest? 100 000. Proszę, niech pan siada. To jest, proszę państwa, 100 000. Dziś rano krzyknął jak szalony, że przywiezie mi wieczorem 100 000. I wciąż na niego czekałam. On mnie targował. Zaczął od 18 000. Potem nagle skoczył do 40. A potem do 100. Na 100 000 mnie oszacował. Gania, widzę, że się gniewasz. Czyżbyś jeszcze teraz chciał mnie wprowadzić do swojej rodziny? Mnie taką, którą chce kupić Rogożyn? Nie, już lepiej pójść na ulicę, gdzie jest moje właściwe miejsce. Albo puścić się z Rogożynem, albo od jutra zostać praczką. Proszę zapytać Ganię, czy mnie weźmie. Nawet Ferdyszczenko mnie nie weźmie. Ale za to książę weźmie. Już ja go dawno obserwuję. Prawda? Prawda. Weźmie pan tak, jak stoję? Wezmę. Jesteś aż tak zakochany, że chcesz brać taką... taką dla Rogożyna? Ja panią biorę uczciwą, a nie taką dla Rogożyna. To niby ja jestem uczciwa. No, to tak tylko w bajkach i w powieściach, drogi książę. Teraz świat zmądrzał.
pani słuszność. Ja nic nie wiem. Nic nie widziałem. Będę uważał, że to pani robi mi zaszczyt, a nie ja pani. Ja nic nie wiem, ja jestem niczym. A pani cierpiała i wyszła z takiego piekła czysta. To bardzo wiele. Ja panią kocham. Ja umrę za panią. Ja nie pozwolę powiedzieć nikomu o pani złego słowa. Jeżeli będziemy biedni, ale... Nie, no może nie będziemy biedni. Ja otrzymałem zawiadomienie jeszcze w Szwajcarii. List z Moskwy od pana Sałaski, na który zawiadamia mnie, że mogę otrzymać duży spadek. To jest ten list. Czy on czasem nie bredzi? Pan... Istny dom wariatów. Pan zdaje się powiedział, że ma list od Sałaskina, a to znany doradca i mecenas. Znam jego charakter pisma, jeżeli to rzeczywiście on napisał, to może pan... Rzeczywiście. Zgodnie z testamentem ciotki otrzymuje pan olbrzymi majątek. Górą, książę Myszkin, ostatni z familii. Hurra! Ja temu biedakowi chciałem pożyczyć 25 rubli i pożyczyłem. O! A więc samej rzeczy księżna. Dlaczego tak państwo stoicie? Powinszujcie mnie i księciu. A więc sprawa przedstawia się stokroć bardziej po wariacku niż przedtem. Drogi książę, niechże się pan opamięta. Nie, panie generale. Teraz ja jestem księżną, słyszał pan? Będę teraz mogła wszędzie siadywać obok pańskiej żony. Przyjemnie mieć takiego męża. 1,5 miliona przy tym książę. A w dodatku podobno idiota. Nie pozwoli mi uchybić? Czego żądać? Spóźnił się pan, panie Rogożyn. Zabieraj swoją paczkę. Poślubiam księcia i jestem bogatsza od ciebie. Zrzeknij się. Słyszę, książę, że ten cham targuje twoją narzeczoną. On panią bardzo kocha. On jest pijany. A nie będziesz się wstydził, że twoja narzeczona o mało co nie wyjechała z Rogożynem? Pani ma gorączkę. Pani teraz jest nieprzytomna. Nigdy mi tego nie wymówisz? Nie wymówię. Uważaj. Nie ręcz za całe życie. Panią trzeba pilnować. Ja będę panią pilnował. Dziękuję ci, książę. Nikt tak ze mną jeszcze nie mówił. Mnie chcieli kupować. Ale o moją rękę nikt z porządnych ludzi do tej pory nie prosił. Słyszał pan, panie generale? Co powiedział książę? Przecież to nieprzyzwoicie słuchać. Rogożyn, może ja jeszcze z tobą pojadę? Dokąd mnie chciałeś zabrać? Do Jekaterynhofu. To ona myślała. Zwariowała teraz. Państwo naprawdę myśleli. Takiego dzieciaka mam zmarnować. Jedziemy, Rogożyn. Hej! Wy! Wszyscy! Pijcie! Pijcie! Jedziemy, będę piła! Czy to możliwe? A muzyka będzie! Będzie, królowo! Będzie, nie podchodź! Nie podchodź! A tyś myślał, że niemożliwe! Moja! Cała moja! Nie podchodź! Przecież ja naprawdę 1,000,000 wyrzuciłam z okno, panie generale! Jednak 100 000! No i czego tak się drzesz? Jeszcze nie wzięłam od ciebie pieniędzy! Jak mi się spodoba, każę cię wyrzucić za drzwi! Zresztą dawaj je tu! Patrz, książę. Twoja narzeczona wzięła pieniądze, bo jest nierządnicą! Czego to płaczesz? Śmiać się powinieneś,
Uwierz mi, książę, czas goi najcięższe rany, wszystko przejdzie, wierz mi. Tak będzie lepiej, książę. Zacząłbyś nam później pogardzać i nie bylibyśmy szczęśliwi. Jakie to byłoby głupie. Nie, już lepiej rozstańmy się w przyjaźni. Przecież i ze mnie marzycielka. Masz rację, dawno marzyłam. Jeszcze tam na wsi u niego. 5 lat spędziłam sama, samiuteńka. Na sile bywało, marzę. I wciąż sobie takiego jak ty wyobrażałam. Wyobrażałam sobie, że przyjdzie i powie: pani jest niewinna, Anastazjo Filipowna. No. A teraz, Gańka, ty. Przyszedł mi pewien pomysł do głowy. Chcę po raz ostatni zobaczyć, jaką masz duszę, Gańka. Widzisz tę paczkę? Jest w niej 100 000. Zaraz ją wrzucę w ogień przy świadkach. Jak tylko ogień ogarnie ją całą, podejdź do kominka, zawiń rękawy i gołymi rękami, bez rękawiczek, wyciągnij paczkę z ognia. Jeżeli wyciągniesz, twoje, całe 100 000 twoje. A ja się na ciebie popatrzę z lubością, jak ty będziesz skakał w ogień po moje pieniądze. Jak nie skoczysz w porę, paczka się spali. Nikomu innemu wziąć jej nie pozwolę. No. Bitch! Wszyscy z dala. Pieniądze są moje! Dostała mnie za nocą, Rogożyna. Czy moje są te pieniądze, Rogożyn? Twoje, królowo, twoje! Nie podchodź! Panie Ferdyszczenko! Niech pan podłoży ogień. No to z Jofilipowna. Już! Ręce odmawiają posłuszeństwa! Pani szanowna! Pieniądze! 100 000! 100 000! Sami za mną! Byłem spokowany! Niech pani powie słowo za mną! Sam rzucę się w ogień! Sam wejdę w ogień! Całą głowę włożę w ogień! I pani zrozumie! Żona Kaleka chora! Bez dług 13 dzieci, same się rodzą. Ojca pochowałem! Gania, podchodź! Gania, nie wstydź się! Twoje szczęście! I spalą się pieniądze. Będzie ci wstyd! A potem się powiesisz! Ja nie żartuję! Gania! Panowie, niech te pieniądze przy nim leżą. Rogożyny! Jazda! Jedziemy, królowo! Jedziemy, królowo! Nie miłością kocham, lecz żałością. Aj, Rogożyn, Rogożyn. Znowu nic nie jadłeś i nie piłeś herbaty? No przecież umrzesz z głodu, jak tak będziesz leżał bez przerwy. Wszystko pasuje do ciebie jak siodło do krowy.
Mówią, że mnie zarżniesz. A ja teraz pójdę do pokoju i nie zamknę za sobą drzwi. Sobie myślisz, niech tylko wyjdzie za mnie za mąż. Już i za wszystko odpłacę. Co? Nie wiem. Może i tak myślę. Teraz myślę, że jak wstaniesz, przejdziesz koło mnie, popatrzę na ciebie. Przyglądam się. Kiedy milknie szelest twojej sukni, we mnie serce zamiera. Kiedy wyjdziesz z pokoju, przypominam sobie każde słówko, co, jakim głosem mówiłaś. Niedawno słuchałem, jak oddychałaś przez sen. A o tym, że mnie zbiłeś, nie myślisz? I może nawet nie pamiętasz? Ty masz w sobie tyle namiętności, że jak nic, poleciałbyś z nimi na Sybir. Gdybyś oczywiście nie miał rozumu. Ale ty rozum masz. Rogorzyn, ty byś poniechał całej tej zabawy. A ponieważ jesteś człowiekiem bez wykształcenia, zacząłbyś jak twój ojciec gromadzić pieniądze. I tak byś już pokochał te pieniądze, że nie 2, ale 10 milionów uzbierałbyś. I na workach ze złotem umarłbyś z głodu. Bo ty do wszystkiego odnosisz się namiętnie. Doprowadzasz do szaleństwa. Idę za ciebie. Ale przecież nieraz mnie hańbiłaś. Wiem o tym, że mnie hańbiłaś. Już po tym, jak ustaliłaś termin ślubu. Wyjdę za ciebie, Parfienie Symameczu. I nie dlatego, że się ciebie boję, ale dlatego, że i tak muszę zginąć. Przyszedłem cię uspokoić, Parfien. Ponieważ i ty jesteś mi drogi. Ja cię bardzo kocham. Sam wiesz, czy byłem kiedy twoim prawdziwym rywalem. Nawet wtedy, gdy do mnie uciekła. Śmiejesz się? Wiem dobrze, dlaczego się uśmiechasz. Tak, mieszkaliśmy tam oddzielnie i ty to wszystko wiesz na pewno. Jeżeli rzeczywiście pogodziliście się, to więcej jej się na oczy nie pokaże i z jaką ty na mnie patrzysz nienawiścią?
Pójdę teraz. Więcej nie wrócę. O nic mnie nie podejrzewaj. Bądź zdrów. Posiedź tu ze mną. Lwie Nikołajewicz. Dawno cię nie widziałem. Przez tych parę miesięcy, kiedy cię nie widziałem, nie było jednej chwili, żebym się na ciebie nie złościł, Lwie Nikołajewicz. Teraz nie siedzisz tu nawet 15 minut. Już mi cała złość przechodzi. I lubię cię po dawnemu. Posiedź tu ze mną. Wierzysz mi? Dopóki jestem przy tobie, jak tylko wyjdę, przestajesz wierzyć i znowu mnie podejrzewasz? Ty. Wierzę twojemu głosowi, kiedy tak z tobą siedzę. Wiem, że nie można nas porównać, mnie i ciebie. Dlaczego? Pod tym względem, bracie, nikt nas o zdanie nie pyta. Bez nas zdecydowali. Każdy kocha inaczej. We wszystkim zatem jest różnica. I ja, i ty, nawet uczucia mamy odmienne. Ty ją kochasz żałością, a we mnie żadnej żałości do niej nie ma. Przy tym ona mnie nienawidzi. Okropnie. Co noc mi się tak śni, że z kim innym się ze mnie wyśmiewa. Z tobą nie będzie taka. I sama się może nawet przerazi tych swoich sprawek, a ze mną właśnie będzie taka. Na mnie patrzy jak na ostatnie bydle. Nie masz pojęcia, co ona ze mną wyprawiała w Moskwie. Więc jakże ty teraz możesz się żenić? Co to potem będzie? Już piąty dzień, jak u niej nie byłem. Wciąż się boję, że mnie wypędzi. Ja mówi sama, jestem jeszcze sobie panią. Jak mi się spodoba, to cię wypędzę. Na zawsze. Pojadę za granicę. Co to za narzeczony, który się nawet boi pojechać do narzeczonej. Kiedyś całą noc, prawie do świtu, przedyżurowałem pod jej bramą. Ona mnie dojrzała przez okno i mówi: co byś ty zrobił, gdybyś zobaczył, że się zdradzam? Nie wytrzymałem, bracie. Powiedziałem: sama wiesz. Co? Co ona wie? Skąd ja mogę wiedzieć? Zgodziłaś się, powiadam, wziąć ze mną ślub. Wchodzisz do uczciwej rodziny. A czy ty wiesz, kto ty teraz jesteś? Taka, a taka jesteś? Powiedziałeś.
Powiedziałem, bracie. A ona na to, ja cię teraz nawet za lokaja nie zechcę wziąć. A co dopiero twoją żoną zostać? A ja na to tak stąd nie wyjdę, niech będzie, co ma być. A ona, to ja zaraz zawołam któregoś, żeby cię wyrzucił. Nie wytrzymałem, bracie. Porwałem się na nią z pięściami. Prałem? Prałem? Nie może być. Tak się sprałem. A potem na kolana. Nie wyjdę, powiadam, dopóki nie przebaczysz. Jakże ja teraz będę żył? Bez ciebie? Właśnie wszystko przedstawia. Lwie Nikołajewicz. I co ty o tym wszystkim myślisz? A co ty myślisz? Czy ja w ogóle myślę? Ja ci jednak przeszkadzać nie będę. Wiesz, co ci powiem? Nie mogę zrozumieć, dlaczego mi tak ciągle ustępujesz. Czy ją przestałeś zupełnie kochać? To po co tu przyleciałeś? Z żałości? Myślisz, że cię oszukuję? Nie! Wierzę ci, ale nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Widocznie ta twoja żałość jest jeszcze silniejsza niż moja miłość. Cóż, ty swojej miłości od gniewu nie odróżnisz. A jeżeli miłość przejdzie, może będzie jeszcze gorzej. Zamorduję. Bardzo będziesz ją nienawidzić za tę dzisiejszą miłość. To dla mnie jest zagadką. Dlaczego ona za ciebie wychodzi? Z pewnością nie myśli o tobie tak źle, jak sądzisz. Twojej miłości jest pewna. W przeciwnym razie jej decyzja wyjścia za ciebie. Czy to możliwe? Kto świadomie rzuca się do wody lub idzie pod nóż? Wody albo pod nóż. Przecież dlatego wychodzi za mnie, że się spodziewa noża. Czyś ty, bracie, naprawdę nie zorientował się dotąd, o co tu chodzi? Nie mogę cię zrozumieć. Mówią o tobie, że ty trochę nie tego. Zrozum wreszcie. Kto inny posiadł jej miłość? A wiesz kto? Ty! Ja? Ty! Wtedy od razu, od pierwszej chwili cię pokochała. Od swoich urodzin. Tylko jej się wydaje, że nie może wyjść za ciebie, ponieważ w ten sposób rzekomo cię zhańbi. I zaprzepaści twoją przyszłość. Jakże mogła uciec? Od ciebie do mnie i... Ode mnie do ciebie. Wychodzi za mnie z rozpaczy. Jeśli wyjdzie, to tylko z rozpaczy. Więc jakże ty? Jak ty? No. I czemu nie kończysz? Jeśli chcesz, to ci powiem, co ty w tej chwili myślisz. Jak ona teraz może być jego żoną? Jak można do tego dopuścić? Wiadomo, co myślisz. Parfian, mówię ci, że co innego miałem na myśli. Możliwe, że co innego, ale teraz wyszło tak, że to... Dosyć.
Tużeś tak skapcaniał. Naprawdę nie wiedziałeś o tym. To wszystko zazdrości. Parfienie. Jesteś chory i dlatego przesadzasz. Jakbym przeczuwał, jakbym wiedział, nie chciałem tutaj jechać. Chciałem to wszystko wyrzucić z serca. Zapomnieć. Bądź zdrów. Co ty? Papier nim przecinasz? Czy co? Tak, papier. Przecież to ogrodowy nóż. Tak, ogrodowy. A co? Czy ogrodowym nie można przecinać papieru? Ale on jest zupełnie nowy. No to co z tego, że nowy? Czy nie mogę sobie teraz kupić nowego noża? No wybacz. Wcale nie o to chciałem cię zapytać, nie? O co? Właściwie już nie pamiętam. No, bądź zdrów. Słuchaj, żyję, Mikołajewiczu. Masz jeszcze ten synowy krzyżyk? Tak. Pokaż. Daj mi go. Po co? Czy ty... Będę go nosił. A tobie dam swój. I ty go noś. Chcesz zrobić zamianę, krzyżyku? No dobrze. Dobrze, Parfien. Jeśli tak, to się cieszę. Zbratamy się. Dajże się chociaż uściskać na pożegnanie. Ty dziwaku. No to... bierz ją. Jeśli los tak chce... jest twoja. Znaj, Rogożyna. Ja wkrótce umrę podczas snu. Myślałem, że już tej nocy umrę podczas snu. O tak. Jestem winien. Ja. Najpewniej wszystkiemu jestem winien. Nie wiem jeszcze, czym zawiniłem. Ale zawiniłem. Tu jest coś takiego, czego nie potrafię wytłumaczyć.
to dziecię zachował i wybawił od czeluści piekielnych. On i wszyscy święci jego. Po coś tu przyszedł. Chodź, bracie, ze mną. Jesteś potrzebny. Ja byłem cały czas. Wejdźmy tak oddzielnie, żeby nikt nas razem... Czy Nastazja Filipowna jest u ciebie? Tak. Nawet dozorca nie wie, że wróciłem do domu. Powiedziałem, że pojechałem do Pawłowska. Wejdziemy tak, że nikt nie usłyszy. Chodźmy. Gdzie jest Nastazja Filipowna? Tam. Gdzie mianowicie? Chodźmy. Może zapaliłbyś świecę? Nie, nie trzeba. Siadaj. Posiedzimy tymczasem. Pomyślałem sobie, że czekasz na mnie, tak jak ja w tej chwili czekam na ciebie. Pomyślałem sobie, przyprowadzę cię tutaj na noc, żeby nocować razem. Rogorze. Gdzie jest Nastazja Filipowna? Tam. Śpi. Podejdź. Ciemno tu. Widać. Ledwo widzę. Łóżko. Podejdź bliżej. Że się trzęsiesz, Lwie Nikołajewiczu, prawie jak podczas tych twoich dolegliwości. Jak przed atakiem wtedy, pamiętasz? Nawet nie wiem, co ja teraz będę z tobą robił. Ty, to ty, ty? Tak, ja. No bo jeżeli teraz ma być ta twoja choroba, ja tak i będziesz krzyczał, to może przecież ktoś usłyszeć z ulicy albo z podwórza i zmiarkować, że w mieszkaniu nocują ludzie. Może ktoś zapuka, wejdzie, bo tak to wszyscy myślą, że mnie nie ma w domu. Nawet świecy nie zapalałem, żeby... Ktoś z ulicy albo z podwórza nie zobaczył. Jak wyjeżdżam, zawsze zabieram ze sobą klucze. I wtedy beze mnie nikt po 3-4 dni nie wchodzi tutaj sprzątać. Więc żeby nie dowiedzieli się o naszej obecności. Słuchaj. Niedawno pytałem stróża i służącej, czy nie nocowała tutaj Nastazja Filipowna. Więc ci już wiedzą. Wiem, że pytałeś. Powiedziałem, że Nastazja Filipowna przyjechała tu wczoraj i tego samego dnia odjechała do Pawłowska. A u mnie była tylko 10 minut. Nikt nie wie, że tu nocowała. Nikt. Wczoraj z nią weszliśmy tak samo po cichu, jak dzisiaj z tobą. Po drodze nawet myślałem, że może nie zechce wejść tak cichutko, ale gdzie tam? Mówiła szeptem,
weszła na palcach, suknię ogarnęła, żeby nie robić szumu, niosła ją w rękach, a mnie groziła na schodach palcem. Tak się ciągle ciebie lękała. A potem chciała jechać gdzieś do Orła. Kiedy się kładła spać, to ciągle mówiła, że pojedziemy do Orła. Czekaj, co chcesz teraz? Jak? No tak... Medytuję nad tobą, że się tak trzęsiesz. Tę noc przenocujemy razem. Tu jest tylko jedno łóżko, tamto, ale tak wykombinowałem, że z obydwu kanap zdejmie się siedzenia i tutaj pod kotarą urządzi się dwa legowiska, żeby spać razem. Bo jak wejdą, zaczną oglądać mieszkanie, szukać, to zaraz ją znajdą i wyniosą. A jak mnie zaczną wypytywać, to powiem, że to ja i zaraz mnie zabiorą. Więc niechże ona sobie tutaj leży przy nas, przy mnie i przy tobie. Tak, 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 tak. Czyli, że nie przyznawać się i nie dać wynieść. Nie, 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 za nic w świecie. Tak też postanowiłem, bracie. Za nic nikomu jej nie oddawać. Przenocujemy cichutko. Ja wyszedłem dzisiaj z domu na godzinę, a tak to ciągle byłem przy niej. No i późnym wieczorem przyszedłem po ciebie. Boję się tylko, że gorąc wielki może być czuć. Jest jaki zapach, czy nie? Nie wiem. Może jest. Do rana z pewnością będzie. Przykryłem ją ceratą. Dobrą amerykańską ceratą. I dopiero na ceratę rozłożyłem prześcieradło. Poustawiałem cztery flaszki odkorkowane z płynem Żdanowa. Stoją tam właśnie. No bo chodzi, bracie, o ten fetor. A jak ona leży, zobaczysz rano przy dziennym świetle. Co ty, nawet wstać nie możesz. To nogi odmawiają posłuszeństwa. To ze strachu. Ze strachu. Wstanę, jak strach mi przejdzie. Zaraz, czekaj. Pościelę, żebyś się mógł położyć. I ja z tobą. I będziemy, bracie, słuchali. Bo ja, bracie, jeszcze nie wiem. No ja, bracie, jeszcze wszystkiego nie wiem teraz. I dlatego mówię tobie zawczasu, żebyś ty o tym wszystkim zawczasu wiedział. Bo chodzi o to, bracie, że dzisiaj jest okropny gorąc i stąd ma się rozumieć fetor, a okna się boję otworzyć. W mieszkaniu matki są kwiaty w doniczkach, dużo kwiatów z pięknym zapachem. Pomyślałem, żeby je tu poprzenosić, ale służąca by się zaraz połapała, bo ciekawa. Bardzo ciekawa. Chyba, żeby dokupić parę bukietów i obłożyć całą kwiatami. Zdaje się, bracie, że smutno będzie w kwiatach. Słuchaj, powiedz mi, czy myślisz ją? Nożem? Tym samym? Tak, tym samym. Słuchaj, powiedz mi jeszcze, będę cię pytał, dużo będę pytał o wszystko, ale powiedz mi najpierw, na samym początku, żebym wiedział, czy chciałeś ją zabić przed moim ślubem, przed wejściem do cerkwi, nożem? Chciałeś czy nie?
Nie wiem, czy chciałem. A o tym nożu to ci mogę tylko tyle powiedzieć, Lwie Nikołajewiczu, że wyjąłem go dzisiaj rano z zamkniętej szuflady. Bo wszystko stało się rano, o 4:00. A ten nóż zawsze leżał w książce. I właśnie, co mnie jeszcze dziwi, tak można powiedzieć, jakby na półtora albo nawet na 2 werszki wszedł ten nóż w samiutką lewą pierś, a krwi można powiedzieć najwyżej 0,5 stołowej łyżki wyciekło na koszulę. To. Więcej nie było. To. Ja wiem. To. Czytałem. Nazywa się wylew wewnętrzny. To się tak czasami zdarza, że nie ma ani jednej kropli wtedy, jeżeli trafić prosto w serce. Czekaj. Słyszysz? Nie słyszę. Słyszysz? Ktoś chodzi, słyszysz? W dużej sali. Słyszę. Chodzi. Chodzi. Zamknąć może drzwi? Zamknąć. Słuchaj. Podobno grywałeś z nią w karty. Grywałem. Gdzie są te karty? Są, proszę. Bo widzisz, bracie, chodzi o ten fetor. Okna się boję otworzyć. Matki, w mieszkaniu są kwiaty. Dużo kwiatów z pięknym zapachem. Poczekaj, bracie, ja jeszcze nie wiem wszystkiego. Ja jeszcze wszystkiego nie wiem. I dlatego mówię ci zawczasu. Żebyś to zawczasu wiedział. Bo ja jeszcze nie wiem wszystkiego. Jeszcze wszystkiego nie wiem teraz. I dlatego mówię ci to zawczasu. Żebyś zawczasu wszystko wiedział. Dość ciągłej tej uczuciowości. Trzeba wreszcie zacząć kierować się rozsądkiem. Wszystko to razem wzięte. Cała ta zagranica. Ta wasza Europa. To tylko fantazja. I my wszyscy za granicą. To też tylko fantazja. Zapamiętajcie moje słowa. Sami się przekonacie. Idioci.